widzimy już pierwszą parę. Poczekaj, Suzanna. Spokojnie, masz czas teraz objechać parkour, zobaczyć, wypróbować sobie. Jeżeli będziesz gotowa, to właśnie zatrzymujesz się, robisz ukłon i od tego czasu jesteś w konkursie, dobra? Sobie szranki zostały zapchnięte. Przed Państwem Zuzanna Mroczkowska na koniu talent. Przygotowuje się Wiktoria Kaczuk na lawendzie. A to szkoda, będzie lżejszy. Będzie mi się lepiej skakało. Znaczy teren. Jest chwila czasu, żeby właśnie objechać ten barku, zobaczyć tu jeszcze raz, przypomnieć tę trasę, pokazać koniowi straszne przeszkody. No. No wysokie nie są. Co ten talent? Właśnie zawodniczka zmierza. Mówi, że jest linki. Leniwy koń. Pokonana na czysto. Dodatkowo no, tu nie kilka łuża. No, niestety pierwsze włamanie, 4 punkty karne. Chyba na wiarze, koń się nie słupa. Spokojnie, się razem rączki i na wprost na nich. Wiarze się wyłamał. 4 punkty karne. Tym razem na czysto. Trójka również. Czureczka. No nie. Ojej, udało się. Jak czysto, to ją dyskwalifikuje do dalszego. Oj, nie trąć, nie trąć, Zuzia, nie trąć. Talent. Czysto. Pięknie, talent. Szóstka również. Za mnie to za duże napięcie jest. Ta scena tylko żółto. Tego się boję. Kiepsko podjechać mówiłam. Pięknie, pięknie. Żółtka na końce. Ale ósemka to na czysto. Dziękujemy. Zapraszamy Wiktorię Tkaczuk na koniu lawenda. Przygotowuje się Aleksandra Gruszka na koniu Agnieszka Ząbkowicz na koniu Europa. Ale widzisz, przez to, że bała się, ona sama bała się tego. Mówiła, że... No, ona od ósemki się bała. Tak, mówiła, że na ten nie podjedzie, nie wie jak. Tak, jest ostro, mówiła, że to po konkursie Krzysztofa poprosimy wszystkie dzieci o to, aby zostały tutaj na placu. Poprosimy je właśnie na ten plac konkursowy, dlatego że tam będzie już takie oficjalne zakończenie, dlatego prosimy się nie oddalać i na pewno przybyć na plac. A przed nami już następna zawodniczka, oddaję głos sędziemu głównemu. Tak samo, masz trochę czasu na przygotowanie się, jak będziesz gotować. Gdzie ja się imię, co? Ładnie mam zrobić, a kto pływa na rysku? No żugler. A, mówiliśmy, że może pływać do soboty. No, zaraz go pospieszę. To wiesz co, ty już zadzwoń, bo już Zuzia na razie skończyła, a za chwilę będziesz kręcił.